Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Jak zwykle premierze, w dzisiejszym odcinku mamy drugi konkurs w Kuopio, czyli ostatni w Finlandii. W ogóle to mi się coś wyłączyło tutaj kiedyś. Okej, to ja sobie tak zostawię, żeby było wiedzieć, czy mnie słychać. I mnie chyba dobrze słyszycie, jak zwykle. Tutaj nigdy nie było takiego czegoś na tym kanale, że mnie nie było słychać na jakimś odcinku. Wszystko dobrze zawsze szło. Zaczynamy więc ten odcinek. Dzisiaj właśnie drugi konkurs w Kuopio, ale to na HS100 dzisiaj. To już się przenosimy. Przenosimy się. Już włączam scenę. Inną. Dobra, jesteśmy tutaj. I ja przechodzę sobie do Dysy Jota 4. Oczywiście to jest klasyfikacja generalna, która wygląda po prostu świetnie. Bo w ostatnim konkursie to się bardzo zmieniło. Raczej Piotr Żyła wygra, ale jeszcze będzie walka. Wydaje mi się, albo Regner Granerud wypadł z trójki, też to było zaskoczenie. No to chyba się przenosimy już do Kuopio HS100. Oby nie było słabych warunków, zaczyna gospodarz. To są jeszcze informacje o skoczni. O fajnie, w ogóle to... Nie wiedziałam, że to Szymciu zrobił tą skocznię. Nawet na to nigdy nie patrzyłam. Nie wiem, źle ją nazwałam. Kupię, nie zwracajcie uwagi. To jest Kuopio przez O. Kuopio. Bo ja zmieniłem nazwę, ale nie wiedziałam, że Szymciu ją, tą skocznię stworzył. Ale w DCJ 3 stworzył Jussi Koskela. Więc zaczynamy. Zaczyna reprezentant gospodarzy Etunus Jainen. Zaczynamy. O nie, 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 no chyba coś im odwaliło. Nie będę skakał z wiatrami 2 metry na sekundę w plecy. To jest przesada. O, takie mogą być. Ta skocznia jest bardzo fajna, ja ją lubię. Tak już wam powiem. Etunus Jainen. Słabo. 74 metry... I zobaczmy na Caseyego Larsona. Ma tyle samo punktów co Etunus Jainen, czyli 8 są na ostatnim miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Lepszy skok, ale to nie był też dobry skok. Teraz Andreas Schuller. No i to będzie ostatnie miejsce. Prawdopodobnie też ostatnie w samym konkursie, bo to tylko 34 metry. Andreas Wellinger, pierwszy z Niemców. Zobaczmy na Niemca. No i słaby skok. Trzecie miejsce, czyli przedostatnie, bo 69 metrów. A to już Wiktor Polaszek. Pierwszy z Czechów. Ojojo, i od razu upadek pierwszy z Czechów, niestety. Nie wyszedł mu ten konkurs. Trzecie miejsce aktualnie. A teraz Aleksinsa. No i mamy nowego lidera. Tam widzicie linię, gdzie ja mam aktualnie rekord, ale myślę, że dzisiaj na spokojnie go pobijemy. No wiatry tak minimalnie... Znowu z boku. No tak nie lubię tych wiatrów z boku. Jerko Mette skoczył słabo i jest piąty, na piątym miejscu, bo skoczył tylko 67 metrów. Arti Aigro, jedyny ze Stończyków, ósmy numer na liście startowej. No i mamy nowego lidera. 81,5 metra, chociaż noty bardzo słabiutkie. Ale no, jest liderem. Teraz Wojciech Sztursa. Drugi z Czechów. No i nie wiem. 73,5 metra daje mu piąte miejsce. A teraz Giovanni Bressadola, już ostatni z Włochów. Ale też drugi. Nie ma Włochów najwięcej w tym Pucharze Świata. Giovanni Bressadola 85 metrów. Aktualny lider jest to.
A teraz Dominik Peter. No i chyba będzie drugi lub trzeci. Czwarty nawet. Tak się prezentuje to po 11 zawodnikach. Zobaczymy, jak będzie potem. Bo teraz przecież aktualny mistrz świata w lotach, Czesmir Koziszek. Jedno podium w tym sezonie, trzecie miejsce. I to wszystkie punkty. Tylko z podium ma punkty, więc naprawdę dziwny sezon ma Czesmir Koziszek. Tak samo jak Filip Sakala, tylko że on nie tylko z tego podium ma, ale jeszcze będzie Filip Sakala. Tomasz Szynmarkęg. W ogóle to widzieliście przed konkursem, że jest ta. O, będzie liderem, ale widzieliście, bo 87,5 metra skoczył. Widzieliście chyba przed. Po zaraz zaczynamy, tam był ten napis, ale potem miniaturka taka była. Nie mogę jej wstawić w ogóle. Nie mogłem jej wstawić przy tej premierze, nie wiem dlaczego. Oj, Timi Zajc będzie chyba na przedostatnim lub ostatnim miejscu. A nie, przedostatnim, tak to powiem. Jest 12, więc słabiutki konkurs dla Słoweńca. A to teraz Władimir Zografski. Sezon taki normalny, tak jak większość jego sezonów w karierze. No i chyba teraz będzie w okolicach pierwszego miejsca, ale drugi jednak. 88 metrów, chociaż że skoczył najdalej, ale widać było, że przy odjeździe miał trochę problemy. A to już lider Pucharu Kontynentalnego. Markus Schiffner. Bo lidera tego pucharu, czy tego Fiskapu nie ma, bo to jest Stefan Kuwer. W Pucharze Świata tam nie występuje. Markus Schiffner teraz jest trzeci. No nie najlepiej się spisuje w Pucharze Świata. Chociaż, że początek jego był trochę lepszy dla Markusa. Teraz Kilian Peyer. Mistrz świata w narciarstwie klasycznym, oczywiście, bo wiecie, że nie, ma trzecie miejsce z tego, bo ja nie liczę z tego sezonu, tak jakby jak jest, bo będą jeszcze mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym, ale to po sezonie troszeczkę inaczej u mnie się układa. Więc u mnie niestety nie ma takiego czegoś, że Piotr Żyła jest mistrzem świata. Znaczy, oczywiście w rzeczywistości jest i to super, ale Stefan Laje, oj. Słabiutko, a to już pierwszy z naszych Polaków, Aleksander Zniszczoł. No i nie będzie w czołówce. 11. No to po raz kolejny bardzo nieudany konkurs. 20 numer na liście startowej ma Junshiro Kobayashi. Ten słabszy, i to można powiedzieć niestety o wiele słabszy w tym sezonie od Ryoyu Kobayashiego Junshiro. Teraz jest 7. Nawet już Naoki Nakamura go wyprzedził w Pucharze Świata. Więc to teraz Junshiro Kobayashi jest najsłabszy z Japończyków, niestety. No nie wiem, które miejsce czwarte. Tomasz Marking na razie dalej na pierwszym. Ciekawe, czy to się zmieni po skoku Jewgenija Klimowa, który ma ten sezon trochę też dziwny. Oj, przybliżyłem sobie przypadkowo jakoś, nawet nie wiem jak, ale chyba. Pół metra zabrakło mu do punktu K. Najdalszy skok na razie. Teraz Anders Herr. Drugi z Norwegów. W powietrzu. No i blisko. 15 miejsce. Trzeci już z Norwegów, bo to Sander Vossen-Eriksen. Norwegów jest trochę w tym Pucharze Świata. U mnie nie ma takiego czegoś jak kwoty startowe, bo wiecie, że w DCJ nie da niestety zawodników zmieniać i tak dalej, tylko muszą być przez cały sezon ci sami. No i to już Filip właśnie Sakala, ostatni z Czechów. Już wcześniej o nim mówiłem, ale teraz już będziemy mieli cały ekran z zawodnikami, którzy już skakali zapełnieni. On też już był na podium, wygrał jeden raz właśnie, bo to było w Wakarii, oczywiście niespodziewanie, już to mówiłem wiele razy, a to już trzeci z Japończyków w tym konkursie, daj kito. No i słabo skacze. Daj kij, to 10. miejsce. Ostatnio dość słabo. A teraz Manuel Fettner. Chyba drugi z Austriaków, z tego to się nie mylę, i mamy nowego lidera. 94 metry przelatuje punkt K, pierwszy zawodnik. No a teraz Daniil Sedlijew. Nie jest najlepszym z Rosjaninów, ale jest drugim aktualnie w tym roku z Rosjaninów.
Teraz skacze dość słabo, 88 metrów, jest za Klimowym. A teraz Michał Nazarow, ten najlepszy z Rosjaninów w tym sezonie. Świetnie wyszedł z progu. Chyba on jest 35 w Pucharze Świata i mamy chyba nowego lidera. Tak mi się wydaje, tak. 94 metry, tyle samo co Fettner, ale będzie pierwszy. Teraz Severin Freund, 34 w Pucharze Świata. No i będzie też w czołówce. Ładny skok, może stylowo nie najlepszy, ale 93 metry daje mu trzecie miejsce. No i Niko Kyzysachos, 33 w Pucharze Świata. Jak się zaprezentuje reprezentant Finlandii w okolicach Punksuka? 89,5 metra jest jednak za Klimowem. Ja myślę, że ostatnim zawodnikiem, który wejdzie do serii finałowej, to będzie Niko Kyto-Saho, a już od razu po Niko Kyto-Saho Antti Aalto, czyli najlepszy z Finów w tym sezonie dopiero na 32 miejscu. Antti Aalto raczej wejdzie do serii finałowej jeszcze z takimi notami i zostaje liderem. Wyprzedza Michała Nazarowa. 31 w Pucharze Świata Gregor Schlierenzauer. Jak sobie w tym skoku poradzi? No i dość nie, no nie najlepiej, tak już powiem. On nie wejdzie do tej serii finałowej, a 30 w Pucharze Świata jest Paweł Wąsek. Jak sobie poradzi w tym konkursie? Oby dobrze. Leci, 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 leci. Ładny skok Pawła Wąska. Ale nie wiem, czy wystarczy do serii finałowej. Myślę, że niestety, ale nie. Ale lepiej wolę być dobrej myśli, że oby tak. Teraz jest Peter Kraut w powietrzu. Świetny skok i mamy nowego lidera. A jeszcze powiem, że tu rekordzistą skoczni jednak nie jest Gamistoch, tylko Simona ma 106 metrów. A teraz Martin Hamann. Przed chwilą Peter Kraut świetnie skoczył. A teraz Martin Hamann. Skacze, że jest na siódmym miejscu. Zobaczymy, zobaczymy teraz Klemens Urańka. Oby dobrze skoczył. Warunki miał najgorsze, bo najmniejszy wiatr pod narty. Ale jednak myślę, że wejdzie do tej serii finałowej, bo jest przed Niko Kyto-Saho. Zobaczymy. Ale ten wiatr był naprawdę słaby. Jak na ten konkurs, bo nawet już przez chwilę wiało 1,2 metra na sekundę pod narty, a tutaj prawie tylko pół. Ale 90 metrów Żiki Jelara, ex aequo z Niko Kyto-Saho. No i teraz Daniel Huber. Ten Austriak akurat dobrze skacze, ale nie w tym sezonie, a i pierwszy skoczek. Przelatuje punkt HS i dlatego lubię tam skocznie. Jak tu się idealnie wyjdzie z progu, to tak się dzieje. Jeszcze 20 od fińskiego sędzi. Mamy nowego lidera. A 104 metry ma skoczyć teraz Gregor Deschwanden, żeby zostać liderem. Jak oczywiście no musi tyle skoczyć, jak dostanie 18,5, on skacze świetnie. 95,5 metra, ale to jest trzecie miejsce. Zobaczmy teraz na Keiichi Sato. Reprezentant Japonii w powietrzu. W okolicach punktu HS. Jest na drugim miejscu 98,5 metra. Filip Aschenwald, no to już się zaczynają lepsze skoki, ale warunki ma najgorsze. Gorsze od Klemensa Murańki, nawet a on przelatuje HS, no to jest niemożliwe. 101 metrów. Drugie miejsce. A teraz będzie Mackenzie Boyd-Klaus, 21 w Pucharze Świata. No i raczej punkty dzisiaj zdobędzie. No teraz jest na 9 miejscu. No i rozpoczynamy tak naprawdę już 20 najlepszych zawodników sezonu, Damian Proud. Oj, 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 on mu powiewał bardzo mocno pod narty. 103 metry i mamy nowego lidera, proszę Państwa. No to było niesamowite.
Konstantin Schmidt, 19 w Pucharze Świata. Świetnie wyszedł z progu. On lubi ma mniejsze takie obiekty. Chociaż teraz jest siódmy. Wydawało mi się, że lepiej trochę skoczy. No, Nico Kwiatkowski oddala się ciągle od tej serii finałowej. Klemens Mureńka też. Forfanku, ojeju, spóźnił skoki. To może być naprawdę. Dzisiaj bez punktów 25. Johan Andre Forfang. Dzisiaj nie zobaczymy go drugi raz. A teraz mamy Karla Geigera na belce startowej. Gdzie wyląduje Karl Geiger? Świetny skok. Świetny skok Karla Geigera. 99 metrów daje mu czwarte miejsce. A teraz Robert Johansson. Może nie jest świetnym skoczkiem na takich obiektach, ale i tak umie na nich skakać. No i ten skok to pokazuje, chociaż, że lądowanie było tak słabe, no, że oceny wypadają mu 17,5 tak jakby. I to jest szóste miejsce. A to jest Daniel André Tander. Jest w powietrzu, będzie miał o wiele bardziej udany konkurs prawdopodobnie dzisiaj niż wczoraj, bo 99,5 metra, no to jest teraz czwarte miejsce. Andrzej Laniszek teraz, zobaczmy na przedostatniego ze Słoweńców. Wysoko, wysoko i w okolicach rekordu skoczni. Chociaż on jest na 106 metrze rekord skoczni, skoczkowie dolatują do 103 metrów, to i tak bardzo daleko. Czterech skoczków już przekroczyło 100 metrów, więc naprawdę wysoki poziom konkursu, tak można powiedzieć. Teraz Ukiya Sato. Oj, słabo w powietrzu, ale potem jeszcze świetnie dociągnął. Chociaż jest teraz na 11 miejscu, no raczej wejdzie do serii finałowej, ale jeszcze zobaczymy. Borpał Lucic, 12 w Pucharze Świata, najlepszy ze Słoweńców, czyli Słoweńcy raczej słabo w tym sezonie i w Pucharze Świata, i w Pucharze Narodów, ale teraz 101 metrów, to jest piąte miejsce. Michael Hajbek, 11 w Pucharze Świata, jak sobie poradzi Hajbek? Nieźle wyszedł z progu i będzie świetny skok. Czy to jest rekord skoczni? 106 metrów wyrównał rekord skoczni w świetnym stylu. Michael Hajbek wyrównał rekord skoczni Simona Amana z 2010 roku. No, dzisiaj Simona Amana nie ma, ale na letnim Grand Prix się pojawi. Na Mistrzostwach Świata też Markus Eisenbichler problemy. Oj, on jeszcze ledwo to wylądował. 16,5, 19 miejsce. Będzie, nie wygra raczej dzisiaj tego konkursu. Teraz Fispaszkę. 9 w Pucharze Świata. Nieźle to wyglądało. I 101 metrów, szóste miejsce. Aktualnie najlepszy z Niemców. Ale teraz mamy jest Kamil Stoch na belce startowej. Ósmy w Pucharze Świata jest Kamil. Leć, leć, leć. Jeszcze trochę w okolicach setnego metra. 99,5, ósme miejsce. Egzekwo z Danielem Andretandem. Niestety nie udało się dolecieć do setnego metra. Teraz Andrzej Stękała. Może jemu się uda. No lepiej to wygląda, lepiej to wygląda. Ale warunki nie sprzyjały. 11 miejsce. Chociaż, że wyszedł z progu lepiej, lot wyglądał lepiej. Teraz Mariusz Lindwik, szósty w Pucharze Świata. Źle leci, źle wyszedł z progu. No i skok. Nie najlepsze, 21 miejsce. Nico Kwiatkowski już nie zobaczymy jednak drugiej serii. Z Klemensem Murańką także będzie bardzo ciężko. No zobaczymy. Już Paweł Wąska to też nie zobaczymy. Aleksander Lesniczowo już na pewno, bo on jest już ponad za 30. A teraz Stefan Kraft. Nie najlepiej, miał najgorsze warunki 0,5 metra na sekundę. No i Granerud teraz. Halvor Hegner-Granerud, on też ma bardzo słabe warunki, jedne z najgorszych, drugie najgorsze. On leci, leci wysoko i on pomimo tych warunków
Przelatuje skocznie, ale jest piąty, jest piąty. Polaków jakoś nie widzę tutaj w czołówce. Ale jeszcze jest ich dwóch, a teraz trzeci w Pucharze Świata, Ryoyu Kobayashi. Źle to wygląda, źle to wygląda. No i proszę Państwa, Ryoyu Kobayashi nie kwalifikuje się do serii finałowej, bo jest dopiero, gdzie on jest, 43. miejsce. Błąd popełnił, no i się nie udało. A teraz Dawid Kubacki ma skoczyć aż 108,5 metra. Najgorsze warunki w konkursie. Leci jeszcze trochę, leci jeszcze trochę, świetnie. Na samym dole mu podwiało, ale jest dopiero siódmy. Jeszcze ma szansę wygrać oczywiście, chociaż będzie bardzo trudno. A to już lider Pucharu Świata, Piotr Żyła. Jak sobie poradzi Piotrek Żyła? Lądowanie słabe. Słabe lądowanie. To jest 12 miejsce. No najlepszy z Polaków, siódmy Dawid Kubacki po pierwszej serii. Zobaczymy, jak to się potoczy w drugiej serii. Kogo z Polaków nie ma w drugiej serii? Jaki nie fakt? Klemens Murańka, 31. 34 Paweł Wąsek. No i 54 Aleksander Zniszczony. No to bardzo słabiutko. Zaczynamy drugą serię konkursu indywidualnego w Kłopie, o którym zacznie Marcin Haman. 30 po pierwszej serii. On jest w 30 Pucharu Świata, tak jakby ktoś nie wiedział, a Marcin Haman, gdzie on wylądował teraz? 98,5 metra. Może sporo nadrobić taką odległością, a teraz Klimow. Jak sobie poradzi Ewgeni Klimow? Będzie drugi. 97,5 metra. Chociaż to i tak była świetna odległość. Teraz Severin Freund. Oj, mamy nowego lidera. Mamy nowego lidera. Lepsze warunki chyba w drugiej serii, albo nie. Teraz się właśnie pogarszają. Ale Markus Eisenbichler. Najlepsze warunki w konkursie dostał teraz. Czy je wykorzysta? Oj, nie wykorzystał najlepszych warunków w konkursie i prawdopodobnie Markus Eisenbichler będzie miał tylko jeden punkcik w tym konkursie. 26 po pierwszej serii, 21 w Pucharze Świata, Mackenzie Boyd-Klaus. No raczej ten skok nie jest dobry i on teraz jest na ostatnim miejscu. Teraz jest 25 po pierwszej serii, czyli bardzo daleko. Mariusz Lindwik, tak samo jak Markus Eisenbichler, daleko. O, ja on teraz skacze ze 100 metrów. 100,5 metru. 100,5 metra. O tak. No i świetnie. Teraz Manuel Fettner, 24 po pierwszej serii. Jak sobie poradzi w drugiej? Dość słabo. Teraz jest czwarty. Nie najlepiej. No i kto będzie najlepszy z Rosjanów w konkursie tym? Zobaczymy już za chwilę, bo teraz Michał Nazarow. Nie wiem, nie wiem, zaraz się okaże. Jednak Michał Nazarow, ale ledwo. Tak wam powiem. No i znowu jedyny film w serii finałowej, 22 po pierwszej serii. Czyli także nie najlepiej, Antti Aalto. To bardzo słabo dla Finów. Czekajcie, jeszcze sobie... Zobaczycie, teraz wszystko dobrze działa. No czwarte miejsce, no nie najlepiej, proszę Państwa, no Finowie, coś tutaj nie idzie im od pewnej części sezonu, bo przez chwilę to im szło, przynajmniej Antiemu Aalto i Niko Kietosaho. Teraz nie idzie. 91 metrów Konstantina Szmida i to jest... Prawdopodobnie 3 punkty, chociaż myślę, że jeszcze ktoś zwali, oby nie. Teraz Yukiya Sato. No i chyba widzimy nowego lidera, ale nie wiem. Jednak tak, tak, mamy nowego lidera. Yukiya Sato wyprzedza Mariusza Lindwika. A teraz Gregor Deschwanden. Najlepszy ze Szwajcarów w tym sezonie i daleko. Chociaż nie tak bardzo daleko. Trzecie miejsce teraz.
No to Liniwik też wskakuje do tej 20, a teraz Peter przejął 18 po pierwszej serii. Bardzo dobry skok w pierwszej. O ja, teraz jeszcze lepszy. Jeszcze lepszy, 102,5 metra. No to może troszeczkę się utrzymać, mi się wydaje. Robert Johansson 17 po pierwszej serii, tak jak w tamtym konkursie. Był 17 po pierwszej serii. Ale trochę nadrobił. Czy w tym konkursie też trochę nadrobi? 103 metry, 2,20. Co tu się dzieje? W tym konkursie tyle z 20 jest, że nie wiem. Ja ciągle patrzę na te noty w tym konkursie akurat. A teraz Keiichi Sato. No nie w każdym patrzę na te noty. 97,5 metra i to jest trzecie miejsce teraz. No i oby Andrzej Stękała daleko skoczył. Jest 14 po pierwszej serii. Jeszcze może trochę nadrobić. W pierwszej serii miał słabe warunki. Gdzie teraz wyląduje Andrzej Stękała? Świetnie. Pierwszy jest 103,5 metra. Daje mu prowadzenie. A teraz Stefan Kraft. Czy także egzekwo jest ze Stękałą? Oj, oj. Oj, źle to wygląda, ale... Wbronił się Stefan Kraft, chociaż zrobił telemark nawet. Nie wiem, tak nawet się chyba nie wybronił, bo on jest w ogóle doświadczonym bardzo skoczkiem. No. Teraz Karl Geiger, 12 po pierwszej serii. Oj, upadek. I to będzie ostatnie miejsce, proszę Państwa, w tym konkursie. No i lider Pucharu Świata jest 12 po pierwszej serii. Piotrek Żyła, gdzie wyląduje? Świetny, teraz o wiele lepsze noty będą. Będą o wiele lepsze noty. Jest teraz drugi, ale to jest egzekwo z Johanssonem. Ładnie to wygląda na razie. A teraz Daniel Andretande, 10 po pierwszej serii. Z tego co się nie mylę, to chyba najlepszy z Norwegów. Tak słabo Norwedzy dzisiaj w tym konkursie. Polacy w sumie też, ale minimalnie lepiej. Tande teraz jest szósty, a nie grany rozwijający. Czemu ja o nim zapomniałem? No właśnie, Kamil Stoch jest 10 po pierwszej serii. No, czyli nie najlepiej. Zobaczymy, jak się w drugiej zaprezentuje. Nie najlepiej to wygląda. No i słabo. Siódme miejsce. No to wypada z dziesiątki Kamil Stoch. Dziewiąty po pierwszej serii. Teraz Borpał Lącić. Także nie najlepiej to wygląda, ale będzie chyba lepiej od Kamila. Nie, gorzej jest za Kamilem Stochem. A teraz Pius Paszke, siódmy po pierwszej serii. Bardzo dobry ten Puchar Świata, najlepszy w jego sezonie i świetnie. Świetnie Pius Paszke, chociaż to nie była dobra odległość. Szóste miejsce jest, a teraz siódmy po pierwszej serii egzekwo, Dawid Kubacki. Gdzie wyląduje Dawid Kubacki? Nie doleciał do setnego, a doleciał do setnego metra w pierwszej serii, ale w drugiej już nie. No, Polacy jednak będzie trochę ich w dziesiątce, tylko tak wyglądało na początku, że nie będzie. Teraz Filip Aschenwald. Dobry skok w pierwszej serii, teraz także, ale nie wiem. Wszyscy dali wysokie noty. Mi się wydaje, że Fiński dał najsprawiedliwszą, chociaż że to jest najniższa. Ale okej, no. Austriak przesadził. 100,5 metra, drugie miejsce za Andrzejem Stękałą. Egzekwo z Robertem Johanssonem i Piotrem Żyłą. No, trzech egzekwo na razie. A najlepszy z Norwegów teraz. Halvor Egner Grønerud, piąty po pierwszej serii. Oj, co zacina? Czemu tak zacina? Dobrze, że to już końcówka odcinka, bo teraz jest siódmy Grønerud. Może wypaść nawet z dziesiątki. Teraz Daniel Huber. No i to może być walka o podium nawet, a jednak nie. Nie, proszę Państwa. A czy Domen Prauts stanie na podium dzisiaj? Oj, on chyba jeszcze nie stał na podium w tym sezonie. No i 27 na jeden z największych spadków w moim Pucharze Świata. Nie w historii też w sumie. Ale Andrzej Stękała dziś na podium.
Czyli to chyba będzie jedyny z Polaków. Teraz Anżela Niszek. Oj, oj! Nie stanie na podium 7. miejsce. Co? No i zaraz zobaczymy, czy wygra Michael Hajbek gdzieś 11. w Pucharze Świata. Ojeju, zacina! Oj, nie, 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 nie! Tak zacięło, że ja już nie wiem, co się stało. Sorry, ale zacięło. 13. jest. Ojeju, mamy 5 zawodników na podium. Co się stało? Wygrywa Andrzej Stękała. Drugi Daniel Huber. Trzeci Filip Asenwald. Ex aequo z Johanssonem i Piotrem Żyłą. Szósty Dawid Kubacki. No, a potem mamy na 13. miejscu Kamil Stoch. Właśnie ex aequo z Hajbekiem. No i z Polaków to wszystko. Zobaczmy klasyfikację generalną Pucharu Świata. Ja najpierw zapiszę. Piotr Żyła liderem, Dawid Kubacki drugi, Halvor Gner-Granerud powraca do tej trójki, tak jakby, jest na trzecim miejscu. Potem piąty Andrzej Stękała, ósmy Kamil Stoch. Dalej, no już trochę dalej niestety, Klemens Morańka 27. Potem 30 Paweł Wącek. Potem 45. Aleksander Zniszczą. No to w tym odcinku to by było na tyle. Widzimy się. O, Piotr Żyła w ogóle już ma notę 100-punktową. Ale widzimy się na konkursie drużyn mieszanych w Rosznowie. Pa!